Hej, stwierdziłam, że nagram takiego vloga trochę spędź weekend ze mną. Ten tydzień był bardzo ciężki, bo mieliśmy kolokwium z anatomii w poniedziałek, ale wyszło super. Może dlatego, że się uczyłam strasznie, strasznie dużo w ten weekend. Strasznie dużo w weekend oznacza piątek, sobota, niedzielę, łącznie około 30 godzin. 30 godzin takiej czystej nauki, odejmując jedzenie i tak dalej. Więc byłam jak warzywo w poniedziałek, więc musiałam trochę odpocząć, ale jest w porządku. Dzisiaj jeszcze mieliśmy kolokwium ze statystyki. Chyba poszło dobrze, taką mam nadzieję. I zaczynam weekend. Jutro jest piątek. Jutro mam anatomię do 10, później idę do biblioteki i wieczorem widzę się ze znajomymi. Więc bardzo fajny weekend się zapowiada. Mam nadzieję, że się trochę pouczę, ale nie za dużo. I jeszcze bardzo się ucieszyłam, bo dzisiaj w końcu przyszły mi buty. Nie są za oryginalne w dzisiejszych czasach, ale są very fun. Very fun. Very pretty. I love them. Okay, let's go.
nauką. Swimming pools, sacred fountains. Lookers on, lose a touch. You won't be missing much. Wczoraj próbowałam się uczyć, na początku czytałam histo, ale później złapałam taka cry session, że skończyłam oglądając 4 odcinki Pamiętników Wampirów w łóżku. Potem poszłam spać, jeszcze mam coś z okiem od piątku. Nie wiem co, ale coś mam. No i mnie bolało wczoraj oko i ostatecznie poszłam spać. Dzisiaj wstałam, też średnia motywacja, średni humor, ale tak bywa. I tak, czytam od dzisiaj. Znaczy rano próbowałam porobić trochę słówek na angielski, bo mamy we wtorek kolokwium z angielskiego. Co prawda to jest angielski, więc nie jest tak strasznie ciężko, ale z drugiej strony trochę są ciężkie te słówka z angielskiego, bo znikąd ich nie kojarzysz, a ich jest bardzo dużo. Jeszcze mamy taki trochę w sumie egzamin z tego roku, z tego angielskiego, bo... No bo mamy tak dosłownie materiał z całego roku, mamy umieć, więc tak. No a z tego, z histo... Histo, jakby to powiedzieć, mamy strasznie dużo na ten tydzień, bo nam zlepili 2 tematy. Trochę się boję podliczyć ile to jest stron, bo się mogę przestraszyć i poddać. Tego nie chcemy. Ale tak, no jest tego strasznie dużo i czytam to od piątku i jakby skończyłam czytać teraz. Zostało mi 2 strony z jednego tematu, z 2, a ten drugi jest chyba dłuższy. Czytam od piątku. No, a jutro jeszcze mamy anatomię. Czy coś na nią zrobię? Fajnie by było, bo średnio jest mieć zaległości z anatomii, ale z drugiej strony... może ciężko. Kiedyś się nadrobi, dobra? Jeszcze trochę czasu jest. Okej. Okay. Let's go. Chciałam zrobić taki szybki update. Po tym niczym zgadania przez jakiś czas. No. Życzę każdemu z was dobrego tygodnia. Jeden z bardzo nieprzyjemnych momentów, jak się uczysz histo, to wtedy, kiedy czytasz sobie stronę, myślisz, okej, dobra, skończyłem, fajnie, przechodzę następna, dam radę. Otwierasz następną stronę i masz 2 strony pełne tekstu. Ale moja lovely siostra właśnie przyniosła mi kawę. So, thank you, girl. Jak mam sobie taką histo, która jest czasami bardzo nieprzyjemna, to uwielbiam pisać jakieś głupoty. W stylu na przykład, że jądro pośrednio boczne rdzenia kręgowego jest nazwane teraz jądrem peanut butter. To nie ma sensu, ale zasada jest taka, jeśli coś ci pomaga, to rób to dalej. Zmieniam tego vloga w epizod. Jak nie powinno się żyć. Jest 23. Powiem tak, na moich studiach albo trzeba być bardzo mądrym, albo bardzo pracowitym. I jestem w tym drugim.